kolejnych hodowców. Dzisiaj kolejny odcinek, czyli Vlog, Videoblog 4. Dzisiaj poruszę trochę fajnych kwestii. To też chciałem powiedzieć, że to ja robię i to jest według mnie. Jeżeli komuś się nie podoba, nie musi oglądać. Pokazuję to, w jaki sposób ja będę parował gołębie. Chciałem pokazać kilka rzeczy. To jest akurat ten czerwony gołąbek, który będzie szedł do mazanego łebka. Jak zobaczymy skrzydło, to ostatnie lotka są troszkę węższe. Oczywiście tutaj powiedzmy ta stosina jest ta przedostatnia, taka już szersza, nie? Ale pokażę, jak na mazanym łebku wygląda skrzydło. No i tutaj akurat ma dość sporą tą pokrywę, nie? Silne skrzydło. Samica się z nim stupuje, jeżeli chodzi o siłę i krótkość tutaj przedramienia. Ale tutaj chodzi mi o te lotka, nie? Samica będzie miała jeszcze bardziej szpiczastą końcówkę i szerokie bardzo stosiny tutaj, jak pokażemy. Plecy samca, no nie ma co mówić, jest petarda, nie? Tutaj pod każdym względem, kufer, przyczep, siła pleców, podział, nie? Tak jak widać, jest tak symetryczny i tak dobrze złożony. Tak samo dół, no, zobaczcie jak jest kość, nie? Jaka jest długa. Przy samicy jest troszeczkę krótsza, pomimo że tego, jak się mówi, pomimo że ona jest takim gołębiem, powiedzmy 500 plus. Co jeszcze przy tym gołąbku pokażemy? Ten gołąbek ma oko czerwone, taką wisienkę, jak wyostrzysz. Widać, nie? Taką wiśnię. A samica za to będzie miała żółte oko i takie oko, powiedzmy, dość ciekawe, bo no inne, na jasnych pierścieniach, co automatycznie ten pigment będzie lepszy. I tego właśnie samczyka będziemy łączyć z mazanym łebkiem. Tak wyglądają plecy, to jest samiec od Rafała. Właśnie pokażemy jeszcze jedną parę, jak marka samice, na przykład będę chciał sparować na tego ciemnego 6937, nie? Taki nauczony. Inteligentne gołębie i hodowca, jeżeli potrafi trzymać, to jak faktycznie nie trzyma. Zobaczcie, jak daleko jest. On leży. Jest inteligencja. Plecy równiutkie, zauważyliście. Plecy ma równe. Właśnie dla takich gołębi potrzebuje, żeby pracować na dalszych pokoleniach, nie? Dobra, zaraz pokażę mazanego łebka. Jesteśmy z powrotem. Jestem z samiczką mazany łebek. Dlaczego akurat do tamtego samca? Samica sprawdzona. Pokażemy, jak to wygląda. Zobacz, jak ta samica mocno zaciąga skrzydło za plecy. Ona dosłownie je trzyma, ta, ja to pokażę na sobie. Tak. I o to mi chodzi, żeby ten ściąg poprawić jeszcze bardziej samca, czyli mocniej, te młode muszą dociągać. I pokażę tą samiczkę, bo ona cały czas tak jest, jak siedzi czy tak dalej, ona ma bardzo mocno zaciągnięte. To jest dobra cecha. I tu pokażemy, jak te lota są. Te lotka akurat, ona tu ostatnie pierzy. Bardzo dobre, ma szerokie. I chcę do tego samca dołożyć, nie? Tu jest pokrywa praktycznie to samo. No i ma takie wątlejsze plecy, ale pokazywałem jej syna. Z niej wychodzą mega duże samce. Dosłownie tak jakby matkę wziąć razy 2,5 raza, nie? Że plecy wtedy wychodzą piękne. Ona ma tutaj bardzo ładny podział pleców, bo widać, jak delikatnie zawinięty kufer, też równiutko wszystko. Samiczka no już wiekowa, ja ją za każdym razem idę do gołębnika i z tego samego siodełka ją ściągam. To jest moja taka perełka i tak samo się prezentuje, zobaczcie, nóżki, wszystko. Tak samo się prezentuje jak ten połowy. To jest właśnie sztuka, jeżeli hodowca dba o gołębie, wierzy w nie, to one same z nim mogą rozmawiać i same leżą mu na rękach. On nie musi niczego robić. Ja tu już wiele gołębi tak brałem do ręki. Nie mała? I te gołąbki leżą. One wiedzą, że im nic nie zrobię. Jak wchodzę do gołębnika i wychodzę, to każdy gołąb, który jest brany ze swojego siodełka, ja go nie puszczam, że on ma wypieprzać z ręki, tylko ja go delikatnie na siodełko
z powrotem odstawiam. No i wtedy takie zaufanie nam się tutaj robi, nie mała? Tak, pamiętam ciebie, tu pokażemy jeszcze oczko, bo to oko jest naprawdę wspaniałe. Ja nie wiem, czy uda nam się wyciągnąć, ale może jak później będę robił ten katalog, to będzie widać, jaki jasny pierścień z tymi drutami takimi w oku, ja to mówię druty, ma ta samica. Dla mnie to jest po prostu fajna dziewczyna, która wiele wspaniałych, myślę, gołębi jeszcze wyda. Ona teraz zaczyna żyć porządnie, bo jest na takiej mocniejszej karmie i widać po niej, nie? Że ta samiczka, z tym można będzie naprawdę pracować. Także jestem zadowolony, czuć na mięśniach, jakie są cieplutkie. Zobacz, tu ten kościec, czyli tutaj dół, jest o wiele krótszy. Zobaczcie moje palce. Tamten samiec miał dłuższy, czyli ja już chcę automatycznie wypośrodkować to. Dlatego te gołębie między sobą w ten sposób łączę. Równo oczy, skrzydło, ona ma piękny zaciąg na skrzydle. Każdy gołąb, który robił mi robotę, robił ponad przeciętną, ma bardzo dobrą robotę, to miał tą cechę. I właśnie to chcę, żeby te gołębie się w ten sposób dopełniały. Także odniesiemy naszą perełkę. Jeszcze raz dzięki, tato, że mi ją sprezentowałeś. Bo ta samica, to mówię, od niej można wiele wymagać. Idziemy. Mamy tu kolejną samiczkę. Kolejna samica to jest od kolegi Marka. Dzięki, Marek, za użyczenie tej samicy i jej siostry. Jesteś wielki. Dzięki, zaraz pokażę, w jaki sposób ja będę łączył, jakiego partnera dostanie. A już w głowie miałem to, jak pierwszy raz zobaczyłem samicę, to już wiedziałem, który samiec będzie do niej. Ale dlaczego? Pokażemy tutaj, jeżeli chodzi o plecy. Plecy są bardzo fajnie zawinięte, więc ona troszeczkę dopełni tego samca, którego damy, nie? Tak jak tu widać skrzydło. Tutaj jest też troszeczkę węższa ta lotka, szybsza. Samiec ma troszeczkę bardziej domknięte to skrzydło, ale za to tutaj na ściągu, na sile jest mocniejsza ta samica od samca, nie? Tu widać zresztą, jak drży skrzydło, zobacz, więc robią ona mocno, ile to jest energii w niej, nie? No i pokażemy jeszcze też właśnie to, co mi się podoba. Samiczki powinny mieć taki wyraz twarzy, taki troszeczkę wredny, nie? Jak widać. No i oko. To oko będzie szło do takiego, powiedzmy, bardziej żółtego oka, nie? Żeby znowu wzmocnić pigment. I tutaj, tak jak widać, ta samica ma takie jakby łuski lekkie, nie? Więc będzie pasować do tego ciemnego, będą fajne kolory rzucały te gołębie, nie? Tutaj, jeżeli chodzi o tego, jak się mówi, o kość, no to jest akurat taka średniej długości, więc jest wszystko ok, nie? No. To z tą samicą tak często jej do ręki nie biorę, więc ona jest taka, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy jest taka spokojna, bo nie pracowaliśmy razem, ale myślę, że mogę pokazać. Zobaczcie. Ja to zawsze mówię, poznała hodowcę. Nie? Te dziewczyny jak tak się delikatnie potrafi złapać w ręce, że one nie uciekają, pomimo że te gołębie uciekają, to ten, jak się mówi, to jest praca tylko i wyłącznie hodowcy. Także tutaj jeszcze raz, Marek, dzięki. I zaraz pokażemy samce to jest, nie? W lepszej formie. No już bierze, jest takie bardziej jak samitne się robi u niego. Także pokażę do tej samicy, może się, no w sumie bliżej tu. Do tej samicy pokażę samca, jakiego mam. Tu do siostry tej samicy będzie jego syn i podwójny wnuk. Tak miałem sparowane gołębie. I zaraz pokażemy, o co chodzi. Ten samczyk, jeżeli chodzi o plecy, ma jak najbardziej prawidłowe i jeszcze wyjdą mocniejsze gołębie, czyli o pół raza, czy tam o 25% będą miały większe plecy te
te młode gołębie, czyli będą takie konkretne konie. I tu pokażemy, jeżeli chodzi o, też ma mocny ściąg, pokażemy o lotka. Tu są o wiele szersze lotka, zobaczcie. A samica szybkość i tutaj, bo ten gołąb jest przede wszystkim na 500-700 kilometrów. Chcemy do niego dołożyć tak, żeby właśnie uzyskać efekt na młode, żeby te gołębie były szybsze. I tutaj zobaczcie, tak jak wspomniałem, jaka jest gruba stosina tych lotek, nie? Tutaj one troszeczkę są podniszczone, bo to przez siatkę, ale jak widzicie, dziurki przez siatkę, nie? Tam się gdzieś tego. Ale zobaczcie, jakie są szerokie te lotka, nie? Tak samo tutaj płaszcz, samica ma trochę mniejszy, więc powiedzmy, jak się troszkę on obniży, to też ta szybkość by się poprawiła. Tutaj, tak jak ten samiec, to ma to, co zmazany łebek, on zaciąga te skrzydełko, nie? Także ta samica ma silniejszy ściąg. No i tutaj pokażemy oko tego gołębia. Właśnie o to mi chodziło, zobaczcie, to jest dopełnienie, nie? Łączymy na krzyż, czyli tak, żeby wzmocnić znowu pigment. No dziadek. No i dziadek wyrywny. No, zobaczymy, czy uda się sztuczka z dziadkiem. Tylko ja sobie przejdziemy. To dziadzia, będziesz taki jak mój syn, czy nie? Będziesz współpracował? Zobaczymy, czy będzie chciał współpracować. Dobra, chodź. Wiesz? Już wróciła tego. Jego wnuczkę potrafiłem położyć na stole i leżała. 401, taka świetna samica. Zresztą on był parowany na swoją wnuczkę, jest tutaj gołąb. Także to było brata ze siostrą. Wydały właśnie 401 i ona była parowana na niego. Także fajny gołąbek. Jeżeli chodzi tu o dół, jest troszeczkę dłuższy. Zobaczcie, mam palce. Samica miała krótszy, bo miała tak. Czyli już de facto znowu próbujemy zrobić w ten sposób, żeby uśrednić, nie? Jak będziemy łączyć. Samo duże na małe gołębie. Ten gołąbek, mówię, no ładny, sączy. Mam tutaj jego syna, jednego, drugiego syno, podwójnego wnuka. Także jest do czego parować, do czego łączyć. Nie mały. Także zaraz też opowiemy. Chciałem tak pokrótce pokazać. Nie uda się to tak idealnie, żebyście widzieli, kiedy jest stosina lotki o wiele szersza i gołąb jest typowo, bo tutaj gołębie z tego gołębia potrafiły wygrać lot 700 z 500. Jego syn, ten 3801, potrafił siąść 15 na ponad 4500 gołębi, z czego ten jego 3801 to był wspaniały gołąb, on jest w Warszawie, super lotnik. Mam potem 3801 tutaj też syna na swoją lotniczkę, co miałem 3803. Także jest to taka podstawka. No i oprócz linii 377, bo to ta właśnie ciemna linia, którą będę chciał rozbudowywać, w której gołębie bardzo wierzy. No i te gołąbki będą parowane. Te ciemne wszystkie są parowane, tak naprawdę on, jego syn, synu podwójny wnuk będzie parowany na te siostry od Marka. Dzięki Marek jeszcze raz. A tego jak się mówi, a drugi jego syn będzie parowany na tą siwą białolotkę od Rafała, nie? Także, jeżeli widać, ściąga jak sprężyna. Mój dziadek, fajnie, że miałem propozycję, żeby go sprzedać już kilka razy, ale nie odsprzedałem, tylko zostawiłem go u Jarka. No i super, bo kiedyś też i przyszedł tutaj ten jeden syn do Jarka, drugiego syna zostawiłem u Krzyśka i dzięki chłopakom mogę wszystko sobie z powrotem skompletować. No i zacząć od tych gołębi, które mi się sprawdzały, ale po prostu do nich dołożyć, nie? Także zaraz przyjdziemy jeszcze chwilę, pogadamy, a tutaj odstawię tylko gołąbka, nie?
ma tutaj swoją celę. Dziadek jest w swojej celi. Także... O, ale mnie zdzieli. Także dziadek jest w swojej celi. Na miejsce go odstawiłem. Zobaczymy, co dzisiaj chłopaki serwują. Jak widać, z tym miksem warzywnym. Karma bogata. Dużo różnych ziaren. Mało widzę. No groch jest, ale ten. Ale widać kukurydza, wszystko na bogato. Wiesz, karma już tak troszeczkę przeszła tym. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Jak jest podane. Tutaj też rzepaku sporo, bo to jeszcze teraz jest rzepik, bo jest tego, jak się mówi, pierzenie. Widać, jak tu chłopaki pracują. Fajnie, że cały czas jest podawane coś na tych gołąbków. Widać, jak to się mówi, to się troszeczkę czasami zbrydzi, ale wtedy trzeba trochę to przepracować i przerzucić i jest ładnie, nie? Kolor naciągnęły, wszystko widać, nawet zobaczcie, jak łuskany słonecznik, jak on nabiera koloru, wtedy automatycznie, jak on od tych buraczków i od tych wszystkich rzeczy. I tak wygląda właśnie karma, no bo teraz w zasadzie wszystkie gołębie dostają równo, tak samo, bo no, trzeba zadbać o pierze, o wypierzenie. Tutaj tą atomową robotę robią chłopaki Jarek i Heniek. I no i robią to, myślę, że bardzo dobrze, bo no, doświadczenie mają duże, jeżeli chodzi o hodowlę gołębi pocztowych. Może nie zawsze będą chcieli przed kamerą wystąpić, mogą się stresować czy coś takiego. Ale nie ma problemu, ja zawsze mogę trochę poopowiadać. Jeżeli widzimy, że to jest przygotowane, to będzie pewnie na wieczorne karmienie. No, tutaj taki prosty plan, żeśmy rozpisywali, jeżeli chodzi o karmienie gołębi rozpłodowych. Taki plan później Wam udostępnię, będziecie sobie widzieć, możecie sobie go tam modyfikować, robić według Waszych wskazówek. Co jeszcze chciałem poruszyć? Takie kwestie jak karmy, bo dużo hodowców nie wie, o co chodzi. Jest dużo karm zbędnych. Ładujecie w gołębie karmy, gdzie jest mnóstwo grochu, co jest w sezonie lotowym na przykład, no, zależy jak kto uważa. Jeżeli dużo suplementujesz i dużo energii różnej dodajesz, no to okej. Ale wtedy też i wątroba i tak dalej jest obciążona, więc musisz, że tak powiem, pracować nad tym, żeby te wszystkie organy pracowały na 150%, żeby to wszystko przemieliły, nie? Dla mnie na przykład bardzo, tu akurat nie, zobaczę skarb. Mi się bardzo podoba ta karma. Bierzemy rękę. To jest karma energetyczna. Moim zdaniem jest to jedna z lepszych karm na sezon lotowy. Tak powiedzmy 50% podstawy w karmie to powinna być ta karma. Nie? To bardzo dobra. Tu jest 20% łuskanego słonecznika, 10% konopi, 3 razy, że tak powiem, kukurydza po 10% przy starych gołębiach, super sprawa. Oczywiście to gdzieś od, powiedzmy, większy procent, około 50% to wtedy już przy lotach takich bardziej wysiłkowych, czyli jak już tutaj zaczynają być 300-500, super karma, nie? Z takich karm, które ostatnio też widziałem, mi się podobały. Akurat, a nie to, zobaczę. Nie, to jeszcze nie to. To jest akurat do pierzenia. Nic nie. Tutaj odpowiednikiem pokażemy Iwociu tej karmy, poczekaj, tylko że bez grochu. O. Odpowiednikiem tej karmy, tylko bez grochu, czyli takiej, powiedzmy, bardziej lekkostrawnej. Lekkostrawna jest bardzo dobra właśnie na sezon, nie? Dlaczego się nazywa ogólnie karmą lekkostrawną? Ponieważ nie posiada strączkowych żadnych nasion i nie obciąża tak mocno wątroby. Jak obciążamy wątrobę, później też i nerki, to gołąb jest obciążony
on nie leci. Ważna rzecz dla młodych hodowców, przekarmianie gołębi. Gołąb powinien iść do was, do hodowcy. Gołąb powinien, jak tylko karma zostanie, powiedzmy, nasypana, to on automatycznie powinien, jak strzała, lecieć do karmnika. Nie powinno być czegoś takiego, że gołąb biega wokół karmnika i nie wie, gdzie jest jedzenie. Takich gołębi my nie chcemy. Gołąb musi lecieć jak koń do boksu. Od razu. Ciach i jeść. Jeżeli nie ma tego, to nie, nigdy nie będzie wyniku. Zobaczycie. Jeżeli gołąb się nie trzęsie, jak je, czyli nie atakuje karmidła, to ten gołąb nie poleci. Owszem, może polecieć, jak go, nie wiem, ma, są to wolniejsze gołębie i dacie, nie wiem, z nocowaniem, 2-3-dniowy lot, nie wiem, Londyn, Paryż i tak dalej, albo 4-dniowy. Okej, bo ten gołąb leci, powiedzmy, 250-300-400 km, sobie siada, nazbiera troszeczkę, napije się, na drzewie przenocuje, następne 500 km i tak dalej. Ale to nie jest ściganie się. Jeżeli mówimy o oddziele, chcemy robić pracę w oddziele, no to musimy się skupić na gołębiach, które będą po prostu w tym danym dniu, na danym dystansie, w danym czasie robiły pracę. Tutaj ostatnio jeden gość tam napisał taki komentarz, taki pan, że są te preparaty odkręcone, nie? Obrócone, że nie tego, że nie chcemy pokazywać. Nie ma problemu, zobacz. Płatki owsiane. Chłopaki teraz tego nie stosują tak dużo, bardziej probiotyk jeszcze dodają do tego, ale tutaj mieli już jest puste. O, z brokampa, proteiny. Co tu było? Z herboca. Mieli też te, co się mówi, drożdże i inne rzeczy. Z tego czasu entrobak, probiotyk, chociaż z wszystkich tych probiotyków, to akurat melasa, ale z wszystkich probiotyków najlepszy jest ten, jak on ma, M15, w takim pudełku jak ta melasa. W takiej butelce, nie? Trochę się upierdzieliłem. To jest akurat melasa trzcinowa. Ona też warto ją dawać z jednego względu. Ona ma bardzo dużo żelaza. Gołębie, które otrzymują tą melasę, no ich witalność się o wiele bardziej podnosi, nie? Jeżeli chodzi o ten preparat jeszcze, tu są właśnie witaminy z grupy B. To jest B6 i B2. Także możecie sobie przestudiować, zobaczyć. To jest naprawdę, moim zdaniem, petarda w połączeniu na przykład z szczostkiem jesienią, zimą teraz. Daje super rezultaty i bardzo szybko gołębie dochodzą do siebie. Także śmiało możecie ten. Tak, akurat tutaj jeszcze co jeszcze było. Kiedyś stosował z Kometosa, z Komeda. Z Komeda, ten oczywiście stosował Jarek. Te preparaty to one sobie po prostu leżą, bo się przydają. Najlepszy, red label. No, bo tutaj akurat, nie, tutaj akurat chłopaki z tego, jak to się mówi, jak on ma z pyłku i z tego, to on się nazywał, kurde, słowa mi zabrakło, wiesz, ten, z pyłku pszczelego robią propolis, no. Także w takiej butelce trzymają propolis i też co jakiś czas tam się poda gołębiom. Wiadomo, że to wszystko nie możecie dać raz w tygodniu. Znaczy w sensie, że wszystko naraz chcecie wepchać w jeden tydzień, bo tak się nie da, tak? To trzeba sobie rozpisać i ułożyć po kolei co, jak i praktycznie praca hodowlana przy gołębiach przede wszystkim polega na systematyce. Jeżeli systematycznie wykonujemy pracę, to jest jak w zegarku szwajcarskim. I wtedy jak pieczątka, gołębie się do tego dostosowują i tak jak sportowcy, im się wtedy nic nie dzieje, ponieważ jest żołądek, praca żołądka, jelit, wszystko jest wyregulowane, tak? A jeżeli tego nie ma, tylko hodowca przychodzi raz, sypnie raz, a raz w ogóle zapomni o tych gołębiach i tak dalej. Owszem, są takie sytuacje, że jak na przykład hodowca przekarmi gołębie, to warto na przykład postawić wodę, załóżmy z jakąś tam glukozą i tak dalej, ale na przykład je
żeby one troszeczkę zgłodniały, tak? Przegłodzić je troszeczkę. Ale tylko i właśnie dlatego, żeby one nie były takie ospałe. A hodowca, który nie kontroluje gołębi, nie leci. Hodowca ma kontrolować to. Gołąb ma się słuchać hodowcy, a nie hodowca gołębie, bo później nic z tego nie będzie. Będziemy praktycznie cyklicznie nagrywać dla Was filmiki, ponieważ ja będę się starał jak najwięcej Wam pokazać. Będziemy działać. Ostatnia rzecz, którą jeszcze teraz zaczynam, to na następny rok węgiel aktywny. On jest akurat w kapsułkach, więc można go wysypać. I będziemy Wam pokazywać takie rzeczy, jak stosować. Nie? Jak stosować, kiedy stosować i tak dalej. Także myślę, że na dzisiaj to by było tyle, nie? No, trochę się rozgadałem, ale fajnie. Oglądajcie i pamiętajcie, tam na dole jest coś takiego jak taki dzwoneczek, się subskrybuje, dzięki czemu żaden odcinek Wam nie ucieknie i będziecie na bieżąco. Im więcej subskrypcji, tym większy zasięg nasz, a dzięki temu, że zasięg większy nasz, to nasz kanał się rozrasta i dzięki temu przyczyniacie się również do tego, żebym ja mógł lecieć na fajnym poziomie. Trzymajcie się, kochani, hej!